Cześć, jutro w Poznaniu startuje Motor Show, gdzie nas oczywiście nie mogło zabraknąć, ale do stolicy Wielkopolski przyjechaliśmy już dzisiaj, ja i Filip, który jest dzisiaj moim operatorem. I wybierzemy się za chwilę na teren targów. Mamy tu taką wejściówkę, kartę VIP, więc to nam powinno umożliwić wejście, aby przyjrzeć się ostatnim przygotowaniom i oczywiście zaprezentować je również Wam. No, zaczynamy. Motor Show Poznań, samochody, pawilony 5, 5A, 6, 6A. Zaczynamy od początku, od piątki. Jak widać, jesteśmy dosyć wcześnie, bo o samochodach na hali jeszcze nie ma mowy, ale przynajmniej widzimy już, gdzie która marka będzie stała. No, widzimy, że tutaj będzie Ferrari. Możemy nawet zrobić taki żarcik. Pan mi patrzy. Nikt nie widział. Tu mamy dalej Astona Martina, Maserati, Jaguara. Widać, że to będzie dosyć luksusowy kącik hali. Szkoda, że tylko samochodów brakuje, chociaż Volvo to widziałem chyba na zewnątrz. Chodź, zobaczymy, jest bliska. I tu już są otwarte. Chodź, przejrzyjmy pozostałe dwa. Ty, są kluczyki w środku. Wiesz co? O? Będzie z tego niezła chryje. A wiesz, co to znaczy? Że będziesz pierwszym dziennikarzem w Polsce, który go testuje. Dawaj. Na żywo. To jazda. Ale jaja. Chcecie wiedzieć, czym to się skończyło? Dostałem do wyboru. Zachowam milczenie, albo Volvo już nigdy nie da mi testówki. Wybrałem to pierwsze, więc nie wolno mi powiedzieć o nowym XC60, że szykuje się model znacznie lepszy od poprzednika. Nie wolno. Opowiem innym razem, jak Volvo dotrzyma słowa i dostanę to auto na test.